zaczynamy szukać ukrytych samochodów. Jeden jest wyjątkowy, jakiś tylko, którego tylko można znaleźć jesienią. Pozostałe trzy można znaleźć chyba o każdej porze roku. Także zaczynamy. Najpierw udamy się do Horizon Festival i znajdziemy sobie nowy samochód off-roadowy. No bo większość, znaczy te garaże są poukrywane dosyć dobrze i no będzie trzeba jeździć troszeczkę po off-roadach, żeby je znaleźć. Mamy Super Wheel Spina, słuchajcie. Tutaj odblokowują się aż trzy rzeczy naraz i możemy tu zdobyć niekiedy coś ciekawego. Ooo, proszę bardzo, już mamy samochód offroadowy. Honda Tropy, zobaczcie. I Golden Cup jakiś, jakaś czapeczka. No i mamy jeszcze zwykłe dwa Horizon Wheel Spiny. Zrób rajdówkę. Już mamy sens, samochód offroadowy, widzieliście, wylosowaliśmy w Wheel Spinie. Także nawet nie musimy jechać do centrum Horizon, ale zajedziemy, żeby zrobić koksa, nie? Z tego. Okej. Okay. Ktoś tutaj chce event zacząć, zobaczcie, że pojawiła się informacja. I tak właśnie możemy do kogoś dołączyć, nie? Mamy na to 18 sekund jeszcze. No i gdybyśmy wyszli, to byśmy mogli sobie z nim grać albo w kooperacji, albo PvP. Zobaczymy. Dobra, to co? Mamy nowy wóz. I to jest... On się chyba od razu odbiera, tak? Gdzie on tutaj? Mamy tutaj tych kilka offroadowców. O, jest. Honda. Ciekawy. I zróbmy z niego koksa. Jak on w ogóle wygląda? Dużo samochodów się tu dostaje, co? Ja. Wow. Tak, to jest zdecydowanie samochód offroadowy. Nie mogę tu nic ściągnąć, znaczy otworzyć, bo tu się po prostu ściąga elementy od razu. Zobaczcie, tak to wygląda. Drzwi się tu nie otwierają, tu się wchodzi przez okno. Tak jakby. Także tylko jeden element możemy ściągnąć. Ale możemy sobie stunigować oczywiście ten wóz. Możemy włożyć 7-litrową V8-kę. 7-litrową. Co to jest? Standardowo mamy napęd na tył. To bardzo ciekawe. To jest jakieś 1300 koni mechanicznych mamy w nim teraz. O kurde. 2 sekundy do setki. No możemy to sprawdzić. O kurde, jak to brzmi. 7-litrowa V8-ka. Posłuchajcie. Ojej, tym się nie da jeździć po drodze, po szosie. Tutaj mamy tor dragowy. Właśnie, ja tego jeszcze nie robiłem. Możemy tak szybko sobie przetestować, jak to wygląda. Bo tu mamy specjalne zawody do tego. To jest tu. Ojej, nie mogę wyhamować. Zobaczmy. Solo pojedziemy. Zobaczymy, czy dobierze mi innych... No, powinno mi dobrać inne drive-atary. Pojedziemy wyścig drag tym gnojem i nim będziemy szukać ukrytych samochodów. O kurde. Co to będzie? Drag strip. Zobaczcie, tu same takie hardkory będą jeździć. Oh my god. Patrzcie na to, jak cisną. No na dragu nie macie szans. Pięknie. Wiecie, co jeszcze musimy zrobić? Musimy negatyw tutaj dać na przednie koła. Żeby było fantastycznie. O kurde. Aż mnie ciary przechodzą, jak jadę tym samochodem. Jest taki... fajnie brzmi. Ta świadomość. O, zaraz Wheel Spina, Super Wheel Spina sobie kolejnego ogarniemy. Ej, będziemy jechać w nocy, to trochę niesprawiedliwe. Będzie za ciemno. Dobra. Tutaj musimy ustawić negatyw z przodu na maksa. Pyk. I superaśnie. Nie będzie teraz tego w nocy widać, ale jedziemy do pierwszej znajdźki tutaj. Nie wiem, gdzie to może być. Możemy posłużyć się dronem, żeby znaleźć
ukryty samochód. O kurde, nie da się hamować tym. Jak nim buje. Hihia. Tylko stąd wyjedziemy i od razu jedziemy na przełaj, nie będziemy się patyczkować w jakieś tam jazdy po szosie, to nie jest tego typu samochód. Taj, od razu. I teraz jesteśmy w swoim żywiole. Oje. Tego jeszcze nie widać, bo jest ciemno. Właśnie, w środku zobaczmy. W środku też nic nie widać, bo jest kurde ciemno. Nie lubię w nocy szukać tych samochodów. O, nie, to jest wyjazd z tego lasu, nazwijmy to. Jedźmy tu pod górę. Tutaj tak na szybko przejechaliśmy. Nie jest powiedziane, że ten garaż będzie gdzieś na obrzeżach, ale trzeba tak przeszukać trochę. I co, macie jakieś pomysły? To są takie baraki, mówicie, stare. No właśnie, takie jakby półokrągłe, nie? Te dachy mają, coś takiego. Tak mi się coś to kojarzy. O, tu jakiś ziomek sobie stoi. Szuka dronem! Aj ty, cwanieczku! Drona użył, żeby szukać. Półokrągły barak taki, no, tak mi się to właśnie ten. Ktoś tutaj, jakiś gracz sobie przyjechał i dronem sobie szuka w okolicy. To wiecie co? Mam pomysł. Skoro sobie jest tutaj inny gracz i szuka tym dronem, to on pewnie zaraz coś znajdzie i będzie musiał tam podjechać samochodem, nie? Poczekajmy przy nim, niech zrobi robotę za nas. Poczekajmy sobie przy nim i ten. I zaraz gdzieś pojedzie, to pojedziemy za nim. I gitarka, i znajdziemy ten barak. Myślicie, że to dobry plan? Czy w Forza Horizon 4 jest tryb online z 12 graczami, którym można się normalnie zdarzać? Tak, oczywiście. To się nazywa Team Adventure. To jest to samo, co było w poprzednich Forzach, ale dodatkowo jeszcze jest Horizon Live, czyli to, co mamy teraz, nie? Oczywiście też w każdej chwili możesz sobie wyjść do solo. Czym różni się Forza 4 od Forzy Ultimate? Dodatkami. Forza 4 Ultimate ma różne dodatki na starcie, wiesz? A jesteś wtedy, masz wtedy jakieś tam benefity z udziału, z racji tego, że jesteś VIP-em w grze. Dostajesz więcej kredytów, możesz sobie fajną chatę odebrać za darmo, no ale musisz za to normalną kasę zapłacić, tak? Także czekamy, aż tu, no, mam nadzieję, że on w ogóle tym dronem szuka tego baraku, bo może sobie poleciał tym dronem, wiecie, gdzieś tam w kosmos, nie? O, jest, znalazł, jedziemy. O, mamy nowy ten. Nowy samochód do znalezienia. Teraz obadamy. Jedź. Jedź, bo nie wiem, gdzie to jest. Uciec na pewno nam nie ucieknie. Uwaga. Ha! Działa! O kurde. Co to jest? A wee gem of an Aston. Aston. A nawet nie wiem jaki. Taki obły? Dziwny, nie? No i gitarka. I mamy odkryte. Małym kosztem. Teraz jak wejdziemy na mapę, powinna nam się pojawić... O jest, patrzcie, mamy dodatkowy samochód. Mamy tak, raz, dwa, trzy i cztery. Patrzcie, jest tutaj jakiś gracz, który szuka swojego samochodu. W tym miejscu gdzieś będzie ten. Kolejne auto, coś tak czuję. Jedźmy tam. Ale teraz się szybko znajduje. Patrzcie, ja ten za stonem dalej gdzieś tam szuka, ale olać go. O, może już tamten samochód znalazł, a tam jest jakiś inny gracz. Jedziemy, mamy szybkie auto, to zaraz tam będziemy na miejscu. Jak on brzmi w ogóle. Jedziemy szybko, żeby tamten nie zniknął, ale już tak mniej więcej wiem chyba, gdzie może być ten nowy samochód. Także tak tu się szuka samochodu. Już jesteśmy na miejscu prawie. O, tamten też dronuje. Zaraz znajdziemy nowy ten. Zobaczcie.
Tutaj jest ktoś. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie pojawił się jakby. A może jego samochód mi się wczytuje teraz. Ale też ktoś tu dronem lata. Gdzie on jest, kurde? Jakoś pod ziemią, czy co? Że go nie widać? Jak czajnik to chodzi, mówicie, tak? Tak, no. Ale zajebiście brzmi. Ej. Dobra, wiecie co, niech on sobie tu dronuje. Jak mu zniknie ikonka drona, to znaczy, że znalazł i wtedy będzie trzeba za nim jechać. Ależ to jest zajebisty samochód po tym tuningu. 7-litrowa V8. Nawet nie ma maski, więc ciężko powiedzieć, że to jest pod maską. Dobrze, widzieliście, że tamten garaż był ukryty w jakichś takich krzakach. Między drzewami trochę. Żeby nie było widać tego z daleka, nie? Tamten znalazł? Nie, jeszcze szuka tym dronem. Także szukamy dwa razy szybciej, nie? Jak tamten gracz znajdzie, to ja już będę wiedział, że jak wyjdzie z trybu drona, to że znalazł. O, czekaj, coś tutaj. Tabliczka jest. Influence. O, jest jakaś dróżka tutaj jest. Zobaczmy. Jak on brzmi, to jest niesamowite. Dobra, tutaj nie ma. Tamten jeszcze dronuje? Jeszcze dronuje. Brzmi jak zdalnie sterowany. A, no, jak RC autko jakieś. Remote control. To tu można dronem latać? Tak, można. W online nie można używać trybu zdjęć, więc dron służy do takiego widoku z trzeciej osoby. Jak jesteśmy gdzieś na zlotach i chcemy pokazać wszystkie samochody, to no jest to fajna sprawa. Można sobie zdjęcia porobić, można wyłączyć HUD, wszystkie ikonki, wtedy fajnie pokazać wszystkie auta. Spoko opcja. Tam jest daleko jakiś domek, ale on jest chyba poza granicą. Więc tam nie ma co jechać. Ile już samochodu znalazłeś? Na razie jeden. Znalazłem w cudzysłowie, bo oczywiście posłużyłem się innym graczem, który zrobił to za mnie. To jest fajna opcja. No właśnie warto robić sobie to teraz, bo no nie każdy ma... Znaczy teraz każdy szuka tych samochodów, no bo jeszcze nikt nie znalazł, nie? Bo to jest początek grania w ogóle przez wszystkich. W ten sposób można szybciej sobie znaleźć, nie? Dobra, tutaj tak trochę przeczesałem. Chodźmy na wzgórze i zobaczmy dookoła, gdzie jest... No tam jest dużo lasów. Ja bym stawiał, że gdzieś w tych lasach po prawej, gdzie przed chwilą byliśmy, może być ten ukryty garaż, nie? Dobra. Jest też dużo takich górek, pagórek. A co jeśli ten gość lata za tobą dronem i czeka aż znajdziesz? A też tak może być! On myśli, że ja wiem gdzie to jest, nie? Chyba. On myśli sobie, a nie wziął drona, to pewnie wie gdzie jechać. Może tak być, no. No ciekawe czy się tutaj mogę... Mogę tu wjechać. Nie jest zbyt głęboko. Ta grafika jest nieziemska, no zajebiście to wygląda. Jeszcze lata tym dronem. Że on jeszcze nie znalazł. Dobra, przeczesujemy teraz ten lasek tutaj. Już oczywiście większa jest satysfakcja jak się samemu znajdzie, nie? Ale ja tak i tak kontrolnie cały czas na niego zerkam. O, czekaj, coś tutaj jest, ale to chyba nie jest to, tylko jest jakieś zabudowanie, nie? Zobacz. O, coś tam widać. Nie.
Tamten jeszcze dronuje. Coś czuję, że to gdzieś tu może być. Tu jest bardzo gęsto. Dużo małych drzewek, krzewów. Różnego dziadostwa. I to tak, to jest najlepsze, że z daleka nie da się tego wypatrzeć. Wręcz. Nie da się tak, że spojrzysz w dal i widzisz ten garaż. On jest bardzo dokładnie ukryty. Jak coś widzieliście, to dajcie znać. Na wyspie gdzieś? Zobaczymy, czy tu w ogóle wyspa jest. O, o, jest tutaj! Patrz, patrz, patrz! Jest! Na jakiej wyspie? Tutaj jest! Czekaj, czekaj, to wygląda znajomo. Nis? Nie, to nie jest Nis. Datsun? Nie, to nie... Co to jest? Ale A Jaguar. On chyba był też do znalezienia w tym... W trójce, nie? Czy pokażę drona? No tutaj nie ma co pokazywać, bo to jest właściwie taka latająca kamera. To wygląda sobie tak. Wtedy możemy sobie nasz samochód z trzeciej osoby, po prostu tak jak dronem się lata, nie? No i to jest fajne, bo zobaczcie, wtedy możemy się dużo szybciej poruszać, tak? I więcej widzimy i jest, no, bądź co bądź łatwiej znaleźć cokolwiek. Możemy nim bez przeszkód wszędzie latać. Dobra, chodźmy teraz tak. Chodźmy teraz na kolejne miejsce. Tu nie ma żadnego gracza. W tej strefie, więc nie pomoże nam. Ten dalej tu dronem lata. Niech lata. Dobra, jedziemy. Jak to brzmi? Oh! I cyk. Jak to brzmi? O, tu mamy hopkę. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj fajnie skoczyć. Musimy koło tych domków przelecieć, tak jakby z prawej strony. I na tą... Tam się nieźle rozpędzimy. Tutaj. Jaki dźwięk! Jak się odbił! Nieźle. Dobra, jedziemy. Jak Tesla? No kurde, jak to brzmi! Nie mogę. Ale zajebisty ten dźwięk, mi się podoba. Śmieszny, ale też fajny. Czekaj, my nie będziemy drogami jeździć. Ale gwizda, jak pralka? Ja nie wiem, nie wiem, czy jak pralka. Dobra, mamy kolejne miejsce. Zobaczmy, czy ktoś tu jest? Nie ma tu nikogo. Ole, ja pierdziele! My nigdy nie znajdziemy tutaj tego, co trzeba. Zobaczcie, tu są same lasy. Ja wale. Zanim my znajdziemy to, co chce... Nie no... Tutaj to chyba od razu drona trzeba wziąć. Chodzi jak blender. Cholera, to nie wiem, co do tego blendera trzeba by było wrzucić, żeby tak chodził. No dobra, szukamy, kurde. To jest chyba najtrudniejsze miejsce do znalezienia. Bo jest tu dużo lasów, dużo wzniesień. I no tutaj twórcy mieli...
spore pole do popisu, do schowania tego garażu. Nie musieli się nawet starać. Mam nadzieję, że gdzieś na obrzeżach tego lasu będzie schowany. Wątpię. Nie no, trzeba tak chybił trafił pojechać. Może przy jakiejś drodze tej polnej, tej takiej leśnej będzie. O, patrz co! Ja pierdziele, znalazłem! Ja wale! Subaru! Ale to jest zajebista Subarka. Have a look at that. One for me, finally. It's an Impreza 22B, an old rally jet. No, to jest jedna z piękniejszych Subarek. Zajebiosz. Really rare find. Come on, let's get it fixed up. Yeah. Kurde, ale żem trafił. Nie, to był łód szczęścia. Ale ktoś tutaj za mną przyjechał, patrz. O. Co za hieny! Jeden gracz i to drugi, zobacz. Ekstra. No dobra, chodźmy teraz następne miejsce. Koło lotniska coś mamy. Tutaj sobie... No dobra, nie ma żadnego gracza w strefie, ale od razu przyjechali za mną, nie? Patrz. Już znalazł dziad jeden. Dobra, jedziemy na następną miejscówkę. Gdzie to jest? Jesteśmy w lesie. Nie wiem, czy ja dobrze się kieruję. Przecież nie będę drogami jechał. Okej, wystarczy, że będę jechał na wprost. Jakoś tak mniej więcej. Trochę drogą pojedzie. A, bo dobra. To... Jaką drogą? Dla tego samochodu wszędzie jest droga. I jump. Czekajcie, ja muszę się tu skupić na jeździe trochę, żeby w coś nie przywalić. O, patrz, tutaj coś mamy. Tu jest do znalezienia. To jest garaż, który też ten. Tylko my tego miejsca jeszcze nie mamy odblokowanego. Ale zobaczcie, jak łatwo trafiłem. Będzie chyba jedno z łatwiejszych do znalezienia miejsc. Jak to zaznaczyć na mapie? Wiem, otworzę mapę i na monitorze pisakiem zaznaczę w tym miejscu. O! Nie no, trzeba zapamiętać, że to Moorhead Wind Farm. Tutaj w tym miejscu jest, w takim zadupiu jest ten garaż. Jak się pojawi ta strefa później, to będę pamiętał, że od razu tutaj jest. Albo screena zrobię telefonem. O! Czekaj, to będzie dobre. Gdzie jest mój telefon? Tu. Cyk. I tu, gdzie stoję, dawaj mapę. Powiększaj. Cyk. I już mamy na później, nie? Pewnie, że tak. O, no i fantastycznie. 1000 IQ z tym pisakiem. No właśnie. Zwłaszcza, że mapa się przemieszcza też, nie? O, tutaj mamy plakietkę. Zmieszczę się tu? Jakoś się zmieściłem. Dobrze jednak, że wziąłem napęd na 4 koła do tego auta. Bo jakbyśmy mieli napęd na tył, to... Bo słabo to widzę. Dobra, jesteśmy w kolejnej strefie. Bardzo szybko się przemieszczasz tym, nie? Po świecie gry. Szukamy kolejnego garażu. Tu jest takie lotnisko. I przez środek tego lotniska przejeżdża pieprzony pociąg, bo tam ma tory. Tam jest jakiś budyneczek. Tu jest zbyt otwarta przestrzeń, oni chyba tego by tu tak nie ukryli. Chociaż z drugiej strony najciemniej jest pod latarnią, nie? Grażyna, wyłącz wodę. No, syczy to dziadostwo.
kury uciekają. To lepiej trąbi. Tutaj lepiej trąbi ten silnik niż klakson. Patrzcie z boku na to. Tak siada mu dupa. Ja bym mógł się z tym ciągnikiem zamienić na pług. Ja bym wziął kultywator, a on by sobie stał i ja bym tu szybciej to pole zrobił niż on. Ktoś chyba jedzie za tobą? Co? Nie, co ty? Widziałbym w lusterku. Dobra. Tu jest coś tak... Tu są tory. Czekaj. Pamiętam, że jechałem tymi torami. I chyba trafiłem właśnie na ten garaż, rozbijając się o niego. Użyj drona. Co wy z tym dronem? Dron to łatwizna. To jest ostateczność, no. To jest moja tajna broń. O, jest! Znalazłem go, patrzcie. To jest to? Chyba tak. Jaki dron, daj spokój. IQ 7 milionów i już. Co to jest? Coś fioletowego. Ale została z tego tylko karoseria, więc nie wiem, czy uda się to naprawić, ale coś... Wiem, co to za auto! On fajnie z tyłu wygląda. Znaczy, nie wiedziałem, że to jest TVR, nie wiedziałem, że to jest... że to jest ten model, ale... on wyglądał fajnie, bo w wyścigach go już widziałem. Dobra. Patrzę, czy pojawił się jakiś nowy samochód do odblokowania, ale chyba nie. Więc okej. Tu jest lotnisko. Jedziemy po ostatni samochód. Tu jest lotnisko. Ja właśnie zobaczę, jak to jest z tymi torami. Bo tu w jednym miejscu są tory. Ja nie wiem, czy to jest lotnisko, czy co to jest tutaj. To jest jakaś... To jest miejsce do stuntu. Spróbujmy tu hopkę ogarnąć. O, widzicie? Tutaj tory są normalnie. Ja nie wiem, co te tory. Dobra, patrzcie na to. Pięknie! Tutaj można się bawić. O, tutaj są jakieś hopki. Fajnie, dużo miejsc do zabawy jest w Forza Horizon 4 na mapce. Dobra, jedziemy do następnej miejscówki, gdzie znajdziemy chyba już ostatni na obecną chwilę samochód ukryty. No, idzie to dosyć dobrze, nie? Pochowane są niektóre te samochody dość dobrze, ale da się znaleźć, nie jest źle. Golfem tu przyjechać i kapcie palić, no. A do Golfa V8 7-litrową włożyć. Ciekawe, co by się z nim działo wtedy. Ciekawe, czy by tak sunął jak ten tutaj. Ależ to popierdziela po tych offroadach. Ile my? Prawie 300 na godzinę jedziemy. Oj, teraz się rozwalił. Uuu, niezniszczalny murek. Coś nowego. A czemu to tak? Tu jakaś posiadłość chyba jest. Silnik by zostawił karoserię w tym Golfie. O, niezniszczalne drzewo. Nie mogę dalej z tego dźwięku. Czy będę grał na kierownicy? Właśnie nie wiem. Na padzie mi się bardzo fajnie w tę grę gra. Bardzo lubię. Dobra. Jesteśmy. Czy uda się znaleźć z rozpędu? Tu jakaś chata jest.
Ale ona jest widoczna z 17 km, więc chyba przy niej nic nie znajdziemy. Dobra, wiecie co? Ja coś czuję, że ten garaż będzie ukryty na szczycie tej góry. Takie jakieś mam przeczucie dziwne. Ale tam też widzę, jakiś garaż jest. Ale on nie jest taki półokrągły. Tam jest jakaś woda. Dobra, spróbujmy się tu wspinać. Czekajcie, czy my jesteśmy na skraju mapy? Nie, można na tą górę normalnie podjechać. Chyba. Jedź tam! Kurde, nic nie widzę. Nie mogę za dużo gazu dodać, bo on wtedy nie ma trakcji w ogóle. No podejrzewam, że z innej strony byłoby łatwiej podjechać. Ale co to za frajda? Iść na łatwiznę. Jedź, jedź! No i ojej, tu jest zbyt skaliście, musimy cofać. Oj, tak się nie da cofać. Zahaczyłem się o coś. Cholera. Nie, wiecie co, to trzeba potraktować z rozpędu chyba. O kurde, ja się nie mogę stąd wydostać. A czemu przednie koła się nie kręcą? No cholery, to jest nawet na 4 koła! Jakby go teraz, nagle złapał przyczepność, to by go wysprzęgliło chyba w kosmos. Mówicie, że dron? Dobry pomysł. Sprawdźmy, co jest na górze. Dron wszędzie podjedzie. O, już. Dobra, jesteśmy na samej górze, chyba. Tam jest tabliczka do znalezienia. No i jest! Tu jest jakiś garaż. Ale czy to jest to? Tak, to jest to. Musimy znaleźć tutaj jakąś drogę, żeby wjechać. Wracamy. O, i teraz tak. Dobra, tak jak mówiłem, trzeba z rozpędu. Więc jakoś zjeżdżamy stąd. Kuźwa. Możesz jeść. Dobra, tutaj już wiemy, że jest lipa. To jest skały brytyjskie, no. Dobra, musimy znaleźć taki mniej więcej czysty wjazd, żeby tam dobrze trafić. Au. A, bo tutaj są skały i wiem, że te skały na pewno nas zatrzymają. Ale znowu nie chcę, żeby było tak za łatwo, nie? Dobra, ciśniemy na górę. A, same skały są tu. A, tam skały. Jakie tam skały, panie? Prosto do celu, kurde. Ja powinienem wrzutki grać. Bo przy takiej prędkości i takich hopkach to nie ma sensu skręcać. Ford Escort Turbo. No i proszę, i mamy. Escort RS Turbo, nice! Some 17-year-old boy loved this thing to death. Probably before I was even born. Oh shit! No i tyle. I poznajdywaliśmy wszystkie furki na tą chwilę. Zobaczmy, czy coś jeszcze może jest, ale chyba nie. Później poodblokowują nam się nowe i jak się ich trochę zbierze, to sobie znowu zerkniemy, nie?